chcę opowiedzieć o łasce, którą otrzymałam niewątpliwie, w to nie wątpię, od świętego Jose Marii. 26 czerwca 2002 roku o godzinie 11 przed południem, jak się okazało, o czym wtedy w ogóle nie wiedziałam, była to godzina śmierci naszego ojca. Zostałam zaprowadzona, nie wątpię w to, zaprowadzona przez niego przed nasz dom, mój dom rodzinny, który opuściłam w czasie Powstania Warszawskiego 11 sierpnia 1944 roku, czyli 58 lat temu, przed tym. Okazało się, że w domu tym jest ośrodek Opus Dei. Nie widziałam zupełnie nic o ośrodku Opus Dei, ani o jego założycielu. I od tego momentu, zupełnie niespodziewanego dla mnie i do tej pory niezrozumiałego, weszłam w świat ducha Opus Dei. Święty José María Escrivá miał kontakty z Polską już w okresie zakładania Opus Dei, o czym świadczy jego korespondencja z 1932 roku. A w polskim wydaniu jego książki pod tytułem Droga, które ukazało się w roku 1969, można przeczytać. Za początek pracy Opus Dei w Polsce można uznać wizytę prałata Alvaro del Portillo, pierwszego następcy świętego José Marii, w 1979 roku. Tak podsumował ją biskup Javier Echevarría, obecny prałat Opus Dei. Chciał przyjechać w imieniu założyciela Opus Dei, żeby podziękować Najświętszej Maryi Pannie i podziękować również ludowi krakowskiemu za ten wspaniały dar, jaki naród polski uczynił Kościołowi w osobie Jana Pawła II. Prałat del Portillo wyjaśnił sens pracy Opus Dei ówczesnemu prymasowi kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. 24 sierpnia 2005 roku obecny prałat Opus Dei odbył pierwsze spotkanie pasterskie w Szczecinie. Dla mnie to wielka radość być tu z wami. Polska otworzyła swoje drzwi temu Bożemu miłosierdziu właśnie w tym mieście. Dlatego mam serce pełne radości, pełne wdzięczności dla ówczesnego biskupa i pełne wdzięczności dla wielu osób, które już w tamtym 1989 roku modliły się, żeby Opus Dei mogło poczynić tu swoje apostolskie kroki. Nasz Pan Jezus Chrystus, który przyszedł uczyć nas prawdy, powiedział nam jasno, wszystkim mężczyznom i wszystkim kobietom wszystkich czasów: bądźcie doskonali, jak mój Ojciec Niebieski jest doskonały. Dlatego bądźcie w pełni przekonani, że każda z was i każdy z was może i powinien zostać świętym. A jak? Czy za pomocą nadzwyczajnych środków? Nie. W rodzinie, w pracy, wśród przyjaciół, a także w rozrywkach. Równocześnie mamy sakramenty. Ten cudowny sakrament Bożego przebaczenia. Bóg jest Ojcem, który nigdy nie odrzuca skruszonego grzesznika. Nie lekceważcie, nie zaniedbujcie sakramentu spowiedzi.
Po wizycie u miejscowego ordynariusza arcybiskupa Zygmunta Kamińskiego oraz arcybiskupa seniora Kazimierza Majdańskiego, prałat Opus Dei zatrzymał się w Częstochowie, aby podziękować Czarnej Madonnie za wszystkie łaski otrzymane za jej możnym pośrednictwem. Modliłem się za wszystko, co wam leży na sercu. Za wszystko, co chcecie czynić, ażeby służyć Bogu, ażeby służyć Kościołowi, ażeby służyć tej błogosławionej polskiej ziemi. Nie bójcie się trudności. Tego samego dnia w Krakowie prałat Opus Dei spotkał się z prawie 1000 osób w sali konferencyjnej Akademii Rolniczej. Pochodzę z Marsylii, na południu Francji. I mieszkam 9 lat na Śląsku. Jestem żonaty z Polką. I 2 tygodnie temu urodził się nam 4. syn i został ochrzczony tydzień temu. To jest taki padre. I słyszeliśmy od świętego José Marii, że nasze dzieci to nasz najważniejszy biznesem. Chciałbym zapytać, czy ojciec mógłby nam coś powiedzieć, jak ulepszyć tego biznesu? I jak możemy jako ojciec rodziny lepiej pomagać matki w domu i wychowanie dzieci? Bardzo mnie to cieszy i zazdroszczę ci. Bo jesteś z Marsylii, a jak dla mnie, po polsku mówisz znakomicie. Bądźcie wyrozumiali. Pomagajcie im. Nie odpowiadajcie wykrętnie. Kiedy pytają was o coś, co może ich sprowadzać na złą drogę, a co słyszeli od kolegi czy koleżanki, to ty dla synów, a twoja żona dla córek, bądźcie tymi, którzy im powiedzą o wspaniałości życia, o tej stwórczej mocy mężczyzn i kobiet uczestniczących w stwórczej mocy Boga. I módl się za nich. I naucz ich modlić się od małego. Za tę dziewczynkę, która właśnie się urodziła i jest ochrzczona. Módl się za nich. Chłopiec? O 4 chłopców. Słuchaj, twoja żona jest święta. 5 mężczyzn w domu i 1 kobieta. Więc módl się z nim już teraz. Nic nie zrozumie, ale to się już udziela. Twoja wiara i wiara twojej żony udzielą się waszym dzieciom przez tę modlitwę. Pod koniec poprosił o modlitwę za arcybiskupa Stanisława Dziwisza, byłego sekretarza Jana Pawła II, który następnego dnia miał objąć archidiecezję krakowską. Chciałbym was teraz poprosić, abyśmy pomodlili się za arcybiskupa Stanisława Dziwisza. Był człowiekiem bardzo oddanym Kościołowi, bardzo oddanym papieżowi. Obecnie przybył, ażeby wam służyć. W niedzielę, 28 sierpnia, prałat Opus Dei udał się do Warszawy, gdzie w sali kongresowej miał najliczniejsze spotkanie. Thank you.
Mam na imię Wojtek, jestem dziennikarzem. Przyjechałem tu z żoną i trójką dzieci. Mieliśmy to szczęście, że podczas pobytu w Rzymie na kanonizacji świętego Josemarii nasz syn Michał był na rękach u ojca świętego Jana Pawła II. Michał trafił na ręce do ojca świętego. Tak wyglądał wtedy, tak wygląda dziś. W ostatnich godzinach życia naszego papieża przekazywałem w radio informacje o coraz gorszym stanie zdrowia i wreszcie o śmierci Jana Pawła II. W tamtych dniach tu w Polsce doszło do czegoś, co trudno opisać. Co zrobić, aby zatrzymać to dobro, którego mogliśmy wtedy doświadczyć? Tak, dziękuję Ci, bo wszystko, co przypomina tego wielkiego papieża, którego już nazywają Janem Pawłem II Wielkim, jest dobrem dla całego świata. Chcę Ci opowiedzieć o Janie Pawle II anegdotę, która go dobrze charakteryzowała. Dobrze wiecie, że lubił góry i lubił wielokilometrowe wędrówki. Dziękując Bogu, patrząc w dal i widząc, jak piękno świata prowadzi do Boga. Było mu gorąco z wysiłku, również od słońca. Nigdy nie prosił z własnej inicjatywy, żeby dać mu trochę wody albo napoju chłodzącego. Widzicie zatem, że nawet w codziennym życiu uczył nas, jak być chrześcijanami. A więc zobaczcie, że w swoim domu, w swojej rodzinie, w biurze, wśród przyjaciół, możecie również żyć w duchu chrześcijańskiej pokuty, dobrze pracując, dokładnie, umiejąc się uśmiechać, potrafiąc pytać w naturalny sposób resztę rodziny lub swoich znajomych: jak się masz? Czy mogę Ci w czymś pomóc? Będziecie o wiele bardziej szczęśliwi, bo miłość chrześcijańska prowadzi do szczęścia, którego świat dać nie może. Dzisiejsze spotkanie, tak jak dla wszystkich, myślę, było bardzo owocne, dało mi dużo do myślenia. Ojciec w krótkich słowach mówił o rzeczach najważniejszych,